W Elblągu od ponad 30 lat istnieje prężne środowisko taneczne. Regularnie odbywają się turnieje rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej. W październiku 2010 roku Elbląg po raz kolejny był gospodarzem Mistrzostw Świata Formacji Tanecznych. To właśnie wtedy formacja Lotos Jantar Elbląg zdobyła tytuł Mistrza Świata. Tym sukcesem żyło całe miasto. Ja myślę, że to musielibyśmy się cofnąć do roku 99, bo wtedy się zrodziło właściwie taka możliwość organizowania dużych tanecznych wydarzeń. I przecież w 99 i później w 2000 powstał Baltic Cup, ale wydaje mi się, że od tego czasu, kiedy sukcesy naszej drużyny, naszej formacji rozsławiały nasze miasto, to przychylność i władz samorządowych, miejskich sponsorów była duża, ogromna i myślę, że było mi zdecydowanie łatwiej przekonać wszystkich do organizacji Mistrzostw Świata w 2010 roku niż w 99. Mistrzostwa Świata Formacji Standardowych zbliżają się dużymi krokami. Nieco ponad tydzień dzieli nas od tego wydarzenia. W środę, 13 października, w Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu, tancerze elbląskiej formacji standardowej Lotos Jantar uroczyście powołani zostali do kadry narodowej. Ci, którzy otrzymali certyfikaty i dresy z białym orłem na piersi, będą reprezentowali Polskę podczas Mistrzostw Świata, które odbędą się w Elblągu już 23 października. Rozpoczęliśmy przygotowania do roku 2010. W roku 2005, kiedy skończyliśmy organizację Mistrzostw Świata i zbudowaliśmy nowy zespół z 14-15-latków, którzy już wtedy byli wystawiani na najważniejsze imprezy Mistrzostwa Świata Europy. Budowaliśmy tą odporność psychiczną, odporność na stres. Presja, staraliśmy się ją jakby zastąpić patrzeniem, gdzie jest nasz cel tak naprawdę. I tutaj pomógł nam zarówno trener, jak i mieliśmy też spotkanie z psychologiem. Więc presja owszem, bo jak najbardziej sztab ludzi był tak naprawdę zaangażowany w to, żeby to zorganizować i tak każdy na nas patrzył też, jak nam idzie. Było mnóstwo treningów, także ta presja jak najbardziej gdzieś tam była odczuwalna, ale staraliśmy się jednak nie zgubić tego celu, który nam przyświeca. Myślę, że na pewno czuliśmy sporą presję związaną z mistrzostwami, przede wszystkim dlatego, że były one w Elblągu i na pewno chcieliśmy jak najlepiej się zaprezentować i też wiedzieliśmy, że ta wygrana jest w naszym zasięgu. Presji raczej nie było, bardziej była żądza, chęć zdobycia tego medalu, szczególnie u siebie, tak? No to wiadomo, że to potęgowało bardziej takie chęci, możliwości, że chcemy jednak to złoto zdobyć. Srebro i brąz nas tak mniej interesowało. No wiadomo, że to też byśmy pewnie byli zadowoleni, ale wiadomo, że jak już organizujemy, jak już się na coś podjęliśmy, także był główny cel złoty medal. Oczywiście, że czuliśmy presję. Byliśmy najlepszą formacją w Polsce. Od wielu, wielu lat broniliśmy tytułu Mistrzów Polski. Założyliśmy sobie cel wygrania Mistrzostw Świata wiele lat wcześniej. Także tak, była to presja. Dzisiaj mieliśmy pierwszy trening w tych strojach. Spódnice są troszeczkę ciężkie, ale wydaje mi się, że idealnie odzwierciedlają strój Michaela Jacksona. W szczególności te wszystkie jego guziki, te charakterystyczne. Pióra troszeczkę, no, niekoniecznie michaelowskie, ale w szczególności podkreślają te jego marynarki. Generalnie bardzo nam się dobrze tańczy w tych sukienkach. Są troszeczkę, tak jak powiedziałam, ciężkie, ale ładnie wyglądają na parkiecie, ładnie się błyszczą.
i wydaje mi się, że będzie naprawdę na mistrzostwach świata czy Polski bardzo ładnie się prezentowały. Tak, mieliśmy jakby wcześniejsze przetańczenie na treningu, żeby wyczuć ciężar sukienki, żebyśmy wiedziały, czy przy obrotach nie będą nam przeszkadzać. To są takie małe elementy, które już musimy sprawdzić, żeby to wyjście na parkiet było już dopracowane w każdym. Sukienka była dość ciężka ze względu na ilość materiałów, ale mimo wszystko było na tyle wygodnie, że nie przeszkadzała nam podczas tego układu. Nasz układ choreograficzny, tak jak już wszyscy na pewno wiedzą, jest do muzyki Michaela Jacksona. Jest to układ choreograficzny, nad którym pracowaliśmy już dłuższy czas. Jego poziom trudności jest na pewno bardzo wysoki i jest to choreografia bardzo dynamiczna, która wymaga dużych umiejętności od nas. Staraliśmy się również w tym układzie włożyć pewne elementy charakterystyczne dla Michaela Jacksona, tak aby był to układ rozpoznawalny właśnie z wszystkimi przyruchami i elementami charakterystycznymi. Wir haben das Thema Michael Jackson dieses Jahr gewählt. Zdecydowaliśmy się, tak naprawdę było to życzenie grupy, żeby wybrać muzykę i akcenty Michaela Jacksona. Dlaczego? Dlatego, że siłą grupy jest tango, bardzo taka dynamiczna, ekspresyjny taniec. Natomiast muzyka Michaela Jacksona daje duże możliwości i można to połączyć z klasyką. Oczywiście my byliśmy formacją standardową, więc tańców standardowych, więc można było pomyśleć, że gdzie Michael Jackson, gdzie taniec towarzyski, w szczególności tańce standardowe. Ale nie, ja myślę, że to był super pomysł. To był świetna okazja, żeby pokazać tego Michaela trochę w inny sposób. I myślę, że ten pomysł był jak najbardziej trafiony. Tym bardziej, że każdy zna Michaela Jacksona, zna jego styl, więc jeśli zrobić takie odpowiednie wykonanie, to naprawdę można porwać publiczność też razem z tym show. Na jednym z treningów z naszą trenerką Arianę Schisler tak stanęliśmy chwilkę na przerwie i pomyśleliśmy, że no, wstępnie mamy zorganizować Mistrzostwa Świata na przyszły rok 2010. I jaki temat byśmy chcieli poruszyć, tak? No i tak zaczęliśmy główkować, co jest teraz na czasie w 2010 roku, w 2009 roku. Wiedzieliśmy, że w przyszłym roku Michael Jackson miał też mieć różne koncerty i mówimy, może Michael Jackson, tak śmiechem, żartem, trochę tam ktoś moonwalka zatańczył i tak po chwili mówimy, ale w sumie to nie jest zły pomysł, no bo muzyka jest bardzo znana, tak? Sam, że jak powiem, wokalista jest też rozpoznawalny bardzo, ma różne swoje, no swój imidż wykreował, tak? I mówimy, może w ten sposób uderzymy. Muzyka Michaela Jacksona to muzyka ponadczasowa, w związku z tym publiczność zgromadzona wtedy, w 2010 roku w hali, na pewno kojarzyła wszystkie piosenki, do których było nam dane tańczyć właśnie wtedy. Energia płynąca raz, że z muzyki, dwa, że z tańca, z całej choreografii, z wystroju, z sukienek, z strojów panów. To wszystko, połączenie tego dawało taką energię, która na pewno mogła przyczynić się do naszego sukcesu. Tak, pamiętam jak już jakby była cała rozmowa na temat nowego układu i był zaproponowany Jackson, więc większość bardzo od razu była za tym pomysłem, szczególnie, że chcieliśmy, żeby ta formacja była bardzo dynamiczna, energiczna i Jackson wpasowywał się to. Wtedy też był taki boom na tą muzykę. Dla nas to było bardzo ważne, by ten układ był trochę takim oddaniem mu hołdu. Trochę też na pewno miało to wpływ na widownię, która gdzieś tam, myślę, jeszcze ten rok po jego śmierci czuła brak tej wielkiej gwiazdy muzycznej. Nie tylko piosenkarza, tak, ale przede wszystkim też świetnego tancerza. Myślę, że na pewno w odczuciu widowni muzyka Michaela Jacksona
i dla nas samych jako tancerzy mogła mieć naprawdę taki duży wpływ, taki dodatkowy bonus, dodatkowy plus, że nie jest to zwykły układ, zwykła choreografia, tylko po prostu w jakimś sensie też było to takie troszeczkę sentymentalne i ja osobiście bardzo, bardzo lubiłem Michaela Jacksona i dla mnie to było, tańczenie do tej muzyki było na pewno dużą przyjemnością. Powiem tak, w 99 roku wykorzystaliśmy ten element zaskoczenia wszystkich, wchodził film Titanic, udało się i zawsze poszukiwaliśmy, a zresztą w prezentacji takiej technicznej, choreograficznej wprowadziliśmy jako zespół polski, elbląski, nowe rozwiązania, asynchroniczne linie i to się spodobało. Zawsze nam się wydawało, że trzeba i publiczność, i sędziów czymś zaskoczyć. I wydaje mi się, że trudność, którą chcieliśmy pokazać, zaprezentować, to jest wykorzystanie muzyki pop do tańców standardowych. I w tym przypadku no, musieliśmy praktycznie te szlagiery Michaela Jacksona przerobić na standardy. I pamiętam, jak dziś komandor Stromski opracowywał, właściwie rozpisał na całą orkiestrę, właściwie wojskową, wszystkie prymki. Dogrywaliśmy oddzielnie fortepian, dogrywaliśmy oddzielnie kwintet smyczkowy, dogrywaliśmy oddzielnie wokale. I myślę, że to się nam udawało, żeby zachować charakter tańca standardowego, ale też, żeby to brzmiało jak muzyka Michaela Jacksona. Zawsze jeśli chodzi o ostateczny wygląd dziewczyn na mistrzostwach, konsultowałyśmy to wszystko wspólnie z dziewczynami oraz z trenerką. Myślę, że jak zawsze uczesać i przygotować wizualnie 10 dziewcząt, no to nie jest łatwe. Tym bardziej, że każda ma inne włosy, każda ma inną twarz, a powinny wyglądać na parkiecie prawie identycznie. Także trochę zawsze to pracy kosztowało, natomiast no, mam nadzieję, że kobiety im lepiej wyglądają, tym lepiej czują się ze sobą i tym lepiej, mam nadzieję, tańczą. Panowie musieli mieć pofarbowane włosy na ciemno, na taki sam kolor, a wśród panów było zdecydowanie więcej blondynów. Także tutaj miałyśmy trochę większy problem też, żeby to u panów wyglądało jak najbardziej naturalnie.
wyczekiwaliśmy na ten moment. No i kiedy już jakby było jasne, że mieliśmy pierwsze, to oczywiście łzy radości, szczęścia, uściski. To jest niesamowite, tego się w ogóle nie da oddać, co to są za emocje. I te w tle We Are The Champions po prostu niesamowite, naprawdę, naprawdę niesamowite. I każde takie, tak, jak najbardziej, ja bym powiedziała, że ten cały wysiłek, który włożyliśmy i ten czas poświęcony, tę ilość godzin przetrenowanych i te bolące nogi, warto było, naprawdę warto było. Wracając myślami do tamtego momentu, bo to też pamiętam, że to była już godzina 23, no nawet 06 chyba schodziliśmy i od razu po nas, jako że byliśmy ostatnią drużyną w finale tańczącą szóstą. Myślę, że już schodząc z parkietu po wykonanym finale, już wiedzieliśmy, że na nas w tym dniu nie było lepszych, więc bardziej ogłoszenie wyników to było takie potwierdzenie tego, że jednak się nie myliliśmy, jednak byliśmy dobrze przygotowaną drużyną. Sprawiliśmy radość sobie, Elblążanom, no i pewnie zapisaliśmy się w historii tańca polskiego, że zespół z Elbląga, dwukrotni mistrzowie świata, potrafią w takim niedużym mieście jak Elbląg godnie reprezentować z orzełkiem na piersi Polskę.